Serwus, z tej strony Damian i chciałem zaprosić Was dzisiaj na wycieczkę w piękne miejsce. I tak, jest to na pewno morskie oko, które zachwyca za każdym razem, ale chodzi mi tu o Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Podchodzenie nadmorskie oko i czarny staw odpuścimy sobie w tym filmie, gdyż można obejrzeć to w innych moich produkcjach. Przeniesiemy się więc od razu nad czarny staw pod Rysami, gdzie rozpoczniemy naszą wędrówkę. Szlak rozpoczyna się bardzo stromym podejściem po bardzo ładnie ułożonym szlaku. Mocne darcie do góry przeplata się z momentami wręcz relaksującymi, a są to idealne momenty na podziwianie panoramy. A uważam, że ten szlak jest bardzo widokowy. Dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo i jest czym nacieszyć oczy. Im wyżej, tym coraz ciekawiej prezentuje się czarny staw pod Rysami. Warto popatrzeć na niego, jak się pojawia, bo za chwilę nam zniknie na dłużej. Docieramy w końcu do pewnego charakterystycznego wypłaszczenia, gdzie otwiera nam się cudowny widok na Mięguszowiecki Szczyt Wielki i towarzyszące mu szczyty. A pod nim Mięguszowiecki Kocioł, który dziś nazywany jest Bandziochem. To właśnie jego brzegiem będziemy szli pod urwistą skalną ścianą. Jest to też dobre miejsce w mojej ocenie, by w końcu ubrać kask na głowę. I jak najbardziej można uczynić to dużo wcześniej. Ja w ogóle polecam nosić kask w góry, szczególnie na takich szlakach. Wypłaszczyło się. Zaraz czekają nasze nas jakieś klamry podobno. Ale nie, bo jest tutaj pierwszy raz. Po drodze mamy próg skalny, który bardzo często jest bardzo mokry. Spływa tutaj po prostu mały strumień, który potrafi rozlać się na cały ten żleb. Sporo luźnych kamieni, ale między tym wszystkim dużo dobrej, stabilnej skały obfitującej w dużo stopni i chwytów. W tym momencie szlak wraca do standardowej formy, choć na krótko. Skręca mocno w lewo, idąc nim teraz uciekamy z Bandziocha. Pod nami cudowne widoki, nad którymi można się po prostu zawieszać co chwila. A przed nami najtrudniejszy odcinek tego szlaku. Mamy tutaj wejście skalnym terenem, gdzie użycie rąk będzie niezbędne. I po chwili docieramy do miejsca owianego małą legendą. Bo tam, gdzie klamry i łańcuchy, to pewnie jest turbo trudno. Otóż nie bardzo. Wszystkie te stalowe pomoce instalowane są zazwyczaj w miejscach, gdzie po prostu nie ma się zbytnio czego złapać.
a łączy się to też często z eksponowanym miejscem, a nie trudnym. Warto to rozróżniać. Choć i w trudnych oczywiście one wiszą. Chociaż w tym przypadku jest troszeczkę inaczej. Mamy tutaj skalną, dość wąską półkę, którą warto pokonywać ostrożnie, korzystając z pomocy w postaci tych stalowych ubezpieczeń. I tak, jest to moment, gdzie jakiekolwiek potknięcie może skończyć się tragicznie. Trwa krótko, przechodzi się kilka kroków nad małym urwiskiem i to wszystko. Dalej stromą rynną, również miejscami ubezpieczoną. Idzie się tam bardzo spokojnie, bardzo mało jest tutaj luźnego materiału, więc każdy krok zdaje się być pewny i stabilny, a chwyty mocne. Po wyjściu z rynny w prawo, ponownie wychodzimy na klasyczny szlak i kolejne zachwyty. Kolejny raz na tym szlaku po pokonaniu niewielkiej odległości kompletnie zmienia nam się krajobraz. Widzimy już szczyt kazalnicy Mięgoszowieckiej. Pięknie też widać tutaj szlak na samą przełęcz pod Chłopkiem. Po chwili docieramy na samą kazalnicę i gwarantuję każdemu, że zakocha się w tym miejscu. No i jesteśmy na kazalnicy Mięgoszowieckiej. Fajnie się idzie. No, wspominam wspinanie na Mięgoszu Wielkim. Kiedyś może się uda wyjść taką drogą. O, tutaj właśnie. Dalej krótką granią, która doprowadza nas na zbocze Mięgusza Czarnego. I idąc w prawo, trawersujemy go. Szlak staje się tutaj dość sypki, a po naszej prawej stronie zaczyna rozpościerać się konkretna ekspozycja. Jest to miejsce, gdzie naprawdę ją czuć. W ogóle na całym tym szlaku bardzo czuć wysokość w górach. Kolosy pną się wokół nas i dają naprawdę niesamowite wrażenie. Osoby, które mają z tym problem, muszą się nastawić, że ten moment ekspozycji nie trwa chwilę. Spędzimy z nią kilka dłuższych chwil. Po drodze mały żleb, który przysparza troszeczkę problemów tym, że jest mocno wymyty, sporo tam jest też luźnego materiału i stajemy też często stopami na tarcie. Miejsce to na pewno zmienia się z biegiem czasu, niszczeje z roku na rok, widać to gołymi oczami. Więc gdy opowiadam o tym dzisiaj, za rok może być tutaj zupełnie inaczej. Na samą przełęcz szlak wypłaszcza się i cudownie trawersuje, tym samym docieramy na cudowną przełęcz, na której można się rozsiąść i godzinami wręcz podziwiać otaczający nas krajobraz. No i dotarliśmy na przełęcz pod Chłopkiem, który stoi nad nami. Może się wydawać, że to przełęcz, a nie szczyt, z którego powszechnie wiadomo, że widać więcej. Tutaj jednak nie ma potrzeby być na szczycie, by otaczała nas cudowna panorama. My kontynuujemy naszą wycieczkę na Mięgusza Czarnego, lecz by nie robić w tym filmie zamieszania większego, na dalszą część zapraszam do kolejnego filmu. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia.